W tym wideo odpowiem na dosyć ciekawe pytanie, czy dyrektywy unijne dotyczące praw jazdy, szczególnie dotyczące badania na prawo jazdy, które są mniej restrykcyjne od naszej jurysdykcji krajowej, obowiązują w Polsce, czy nie obowiązują. No, wysłał właśnie do mnie maila internauta i oto pokrótce jego dosyć ciekawa sytuacja. Witam, prawo jazdy kategorii B, posiadam już 13 lat, ale od dłuższego czasu marzy mi się prawo jazdy kategorii A. Okulista zawsze mi mówił, że jako jednooczny nigdy nie dostanę pozwolenia. No, od jednej lekarek dowiedziałem się, że w zdrowe oko może mi wpaść mucha i że stworzy zagrożenie na drodze. Bzdura, bo od tego oczywiście mam kask. Ale dokopałem się do czegoś takiego i może to, być może coś mi pomoże, prawda? Zacytuję tutaj ten akt prawny, jest to dyrektywa 2006, łamane przez 126, łamane przez WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie praw jazdy. Natomiast najbardziej interesujący jest tutaj punkt 6, ustęp 2. I jeżeli się nie mylę, niech mnie Pan poprawi, ale wynika z niego, że musi być sprawne jedno oko. Może być sprawne tylko jedno oko, aby dostać na prawko A i B. Prawnikiem nie jestem, ale jeśli dobrze kombinuję, to prawo polskie powinno być dostosowane do unijnego. No, była też dyrektywa Komisji 2011 rok, łamane przez 94 Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2011, zmieniająca tą dyrektywę z 2006 roku, ale nie zmieniła ona w ogóle punktów cytowanych powyżej. No, zasadnicze pytanie, jaka jest moja szansa na prawo jazdy na motocykl, na ten motor, czyli prawko kategorii A? Dobre pytanie, prawda? Natomiast odpowiedź bardzo prosta. Jednej z moich czytelniczek zabrano kiedyś w podobnej sytuacji prawo jazdy, wprawdzie kategorii B, za niespełnianie poprzednich polskich norm dotyczących widzenia obuocznego. Ona też miała widzenie jednooczne, ale miała okulary i tam wtedy bez korekcji norma była tak ostra, że to prawko w zasadzie można było mieć, jeżeli się miało jednooczność bez korekcji. No, ale wtedy też teoretycznie obowiązywała już Polskę ta wspomniana dyrektywa, ale nie wykonano przepisów wykonawczych, czyli co, lekarzy obowiązywało stare prawo. Internautka oczywiście odwołała się do WOMP, gdzie podtrzymano negatywną decyzję tego pierwszego lekarza, później do Instytutu, tam już nie wiem którego, ale Instytutu Medycyny Pracy, później co, oddała sprawę do sądu. No, przypadek stał się nawet medialny, gdzieś tam czytałem o nich w internetowych gazetach. Natomiast co sąd? No sąd jak sąd. Sąd wiedział swoje, wydał dla niej niekorzystny wyrok. O ile pamiętam uzasadnienie, bo już nie szukałem w tej chwili w internecie, coś na zasadzie. Unia swoje i ma rację, ale Polska swoje i też ma rację, prawda? Czyli sąd nie podważył dyrektyw, bo nie mógł, tylko uznał nasze polskie kochane prawo za obowiązujące. Gdzieś po roku czy dłużej przepisy te po szumie prasowym, po szumie medialnym oczywiście uległy zmianie na te obowiązujące, które są, pan się na nie dzisiaj powołuje, prawda? No ale co, dziewczyna musiała zapłacić za powtórne badania lekarskie, za egzamin prawa jazdy, bo minął już rok, prawda? Czyli nie mogła odzyskać prawa jazdy tylko dlatego, że miała, tylko musiała jeszcze raz zdawać egzamin, no prawdopodobnie dokupiła jazdy dodatkowe, prawda, poniosła jakieś koszty sądowe, no pewnie jakiś przeżyła olbrzymi stres w tej idiotycznej sytuacji, bo nagle mieć prawko i ktoś ci zabiera, no, no daj Boże zdrowie, no przecież odwoławcze badania też kosztowały. Także mogę to tylko podać jako przykład na takiej beznadziejnej polskiej jurysdykcji, prawda. Nie po raz pierwszy nasze kochane sądy wydają sobie wyroki, jakie chcą. Prawo sobie można interpretować tak, czy siak, prawda, w każdą stronę, tak jak na wyroczniach delfijskich, czy jak to tam się nazywały w Grecji, prawda. Normy unijne są w zasadzie, szczególnie te korzystne dla nas, są tutaj frazesem. No cóż, tym takim pesymistycznym akcentem kończę. Jeżeli oczywiście chcesz, skomentuj to wideo. Tutaj każdy komentarz w jakiegoś podobnego przypadku, czy przypadku Twoich znajomych tutaj jest mile widziany. Natomiast jeżeli chcesz więcej informacji, chcesz poszerzyć informacje, oczywiście
wejść tutaj na mojego bloga Badania Lekarskie Kierowców.pl, także cześć. Mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia.